pasy nie walczą, tytuły nie walczą i to, że ja na przykład wygrałem nawet teraz w lutym, miesiąc temu, jak ja bym od tamtej pory nie ćwiczył 2 tygodnie, nawet nie chodzi o to, że do dzisiaj, bo do dzisiaj to już by ze mnie nic nie zostało, tylko 2 tygodnie, to moja kondycja, moja forma by tak spadła, że jakbym wchodził do kolejnej walki, to zwykły, przeciętny zawodnik by mnie zniszczył. Jestem 5-krotnym zawodowym mistrzem świata w K1 i w Muay Thai. Byłem mistrzem Europy również amatorskim w Muay Thai. 7 razy byłem mistrzem Polski. Stoczyłem około 70 walk w ringu w twardych formułach. Rekord zawodowy to jest 22 walki, z czego 18 wygrałem, w tym chyba 7 przez knockout. Moje największe sukcesy to również dostąpienie, moim zdaniem, zaszczytu walki na stadionie Ratchaw Damen w stolicy Tajlandii, Bangkoku, gdzie byłem pierwszym Polakiem, który walczył i zwyciężył walkę, i również na stadionie Lumpini, ponieważ są to takie miejsca uznawane za mekkę Muay Thai na świecie i bardzo się cieszę, że mogę rywalizować z takimi zawodnikami na takim poziomie, w takim miejscu. Moje sportowe motto to Champions are made, not born, czyli mistrzowie są zrobieni, a nie urodzeni. Odbieram to w ten sposób, że każdy ciężką pracą i determinacją może osiągnąć sukces, jeśli tylko chce. Mam 34 lata, sporty walki uprawiam od 20 roku życia. Pierwszą walkę amatorską stoczyłem dopiero w wieku 24 lat i moim zdaniem jestem przykładem na to, że nawet późno można zacząć i osiągnąć jakiś tam sportowy sukces.